Witam Was. Jak widzieliście, mamy już zamontowany piec, taką kozę żeliwną tutaj w naszej stajni, ale postanowiliśmy zrobić ją troszeczkę bardziej wydajniejszą, czyli jakby zrobić z tego taki mały piec kaflowy. I tutaj będzie z tego taki eksperyment, który dzisiaj robimy. Przywieźliśmy tutaj 100, dokładnie 100 takich właśnie cegieł. One są na przodzie takie fajne. No z tyłu już nie są takie fajne. No i mają troszeczkę dziurek w środku. Ale przejście między cenami było ogromne. Między pełną a taką cegłą. Więc dlatego wybraliśmy taką. Ponieważ ta cegła była złoty 58 zł. A pełna już prawie 5 zł kosztowała. Dlatego różnica naprawdę była ogromna między tym. Więc postanowiliśmy wziąć po prostu te cegły. Także przywieźliśmy ich aż 100. I teraz będziemy je przewozić sobie taczką szybko do stajni i będę później próbować coś z tego ułożyć. Na razie bez sklejania, ponieważ chcę zobaczyć, jak to wyjdzie wokół pieca. I cel jest taki, żeby po prostu to się nagrzewało od pieca i tak jak piec kaflowy utrzymywało temperaturę. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także zaczynam najpierw to przewieźć wszystko. Dobra. Wszystkie cegłówki przeniesione. No troszkę tego jest. Może być, że będzie ich za dużo nawet, ale nie wiem. No. Się okaże. Zobaczymy. Teraz muszę pomyśleć, jak to tutaj dokładnie ułożyć, żeby to po prostu jakoś wyglądało. Bo też mam tutaj skok na dole. Ten piec nie jest całkowicie prosty. Tu jest, jak widzicie, takie coś. Także muszę tu wymyśleć teraz, jak to po prostu ułożyć, żeby to fajnie wokół niego przylegało i żeby to jakoś fajnie wyglądało. Także będzie teraz taki trochę puzzle. Muszę tu popatrzeć, jak to po prostu teraz rozgryźć. Także no, ciekawy puzzle do rozwiązania. Na razie zacząłem tak. Nie jest to jednak proste tutaj. Bo no jest ciężko to tutaj przeskoczyć. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Obłożyłem na razie tak i tak. Że no, zobaczymy. A tymczasem na zewnątrz znowu biało. Znowu spadł śnieg. Myślałem, że już go nie będzie w tym roku. No ale niestety znowu spadł. I dalej pada. Także no. Więc troszeczkę roboty z piecem teraz. No i dobra. Ułożyłem. Nie było to proste. Wielki puzzle. Ale coś z tego wyszło. No. Jedynie mi się troszeczkę dół tutaj nie podoba, bo to nie jest do końca równo, ale nie dało się tutaj tego inaczej przeskoczyć, bo inaczej musiałbym podcinać tutaj ten róg z tej nogi od tego pieca. Tego nie chciałem robić, dlatego po prostu tak wyszło, jak wyszło. Z tamtej strony jest to samo, ale góra już wygląda dość fajnie. Tak patrząc na to stąd, to fajnie nawet to wygląda. Jak taki kominek zabudowany. No to pozostaje teraz tylko piec rozpalić i tak zwana próba generalna, nie? Czy to w ogóle będzie miało sens? Jak te kamienie się nagrzeją i jak będzie temperaturę trzymać, to startujemy. Dobra, ogień mamy rozpalony. Świeżo się odpalił. Pięknie się pali. Jeszcze na razie klapa otwarta, żeby się dobrze rozpalił. Za chwilkę ją zaraz przymknę, tylko czekam, aż się drzewo dobrze zapali. Bo na razie to jeszcze jest początek. O. Także jak się zaraz dobrze rozpali, to przymknę klapę i zobaczymy, ile to potrwa, zanim te cegły się rozgrzeją, o ile w ogóle się rozgrzeją. Chociaż na pewno myślę, że się rozgrzeją, ale głównie chodzi mi tutaj o czas. Ile to zajmie czasu. Także będę mierzyć tutaj teraz ten czas tego i później zobaczę, jak długo będzie się w ogóle utrzymywać to ciepło
na tych kamieniach, bo to jest dla mnie ważne, czyli jak długo utrzyma się tutaj fajnie ciepło w tym pokoju tutaj w środku. Normalnie to tak się utrzymywało gdzieś koło 2 godzin i już było zimno. Także teraz będzie dla mnie ważne, jak długo tutaj będzie ciepło. Czy będzie dłużej niż 2 godziny ciepło, czyli taki efekt pieca kaflowego, czy może jednak nie będzie dłużej ciepło. Także po prostu teraz będziemy to testować. Dobra, 15 minut już tutaj się to pali. Na razie zaczyna tu się nagrzewać. Pomału od tej strony robi się coraz cieplej. Czuję już, tu już to mocniej. Tu oczywiście jeszcze zimne. Druga strona to samo. Tu się zaczyna nagrzewać, reszta zimne. Może uda się to jeszcze nawet lepiej pokazać. O, tu mamy na tym miejscu. Troszkę mi skacze, chyba za daleko jestem. Dobra, no gdzieś koło tego. Trochę przeskakuję, a bo mi się ręka rusza. A tam jest różnica. Dobra, jak podejdziemy bliżej, o widzicie? Tu już jest 73 w tym miejscu. O, tak. Tak będę filmować. O, tu. A jak będziemy przechodzić w tą stronę, widzicie co się dzieje? Tu spada temperatura. Tu na rogu jest 3,9 stopnia jeszcze, a tu idzie do góry. Także powoli rzeczywiście się ogrzewa. A sam piec ile ma? Przy drzwiach mamy 335 stopni. U góry też 340, no. Na drzwiach mamy, a trzeba trafić w tę szybę, gdzieś tyle. U góry 175, teraz jeszcze górę kamieni. O, tu jest 49, a bliżej. O, tu już mamy 85 teraz. Już lepiej. Jeszcze rurę na wylocie sprawdzimy. 140 stopni. Tu 105. Tu 75. Tu 60. Jeszcze całkiem na wylocie, na kolanku, żebym to trafił. 63 stopnie. A tu nawet 70. No, gdzieś koło 65 stopni jest tutaj. O. 71 stopni. Gdzieś, no, gdzieś koło tego trochę mi ręka tutaj szwankuje. Bo tak się naciągał z tym telefonem. Dobra, no to czekamy dalej. Grzejemy dalej. Zobaczymy za następne 15 minut, czyli wtedy będzie pół godziny. Jaki będzie efekt tego. Dobrze, teraz tutaj mamy 35 minut się tu w sumie już to pali. Ale nie będę dalej już palić, bo już tu się naprawdę ciepło zrobiło i będę to już powoli wygaszać ten ogień. Także reszta się teraz dopala. Że myślę, że to jeszcze może z 10 minut się tu popali. Ale zobaczmy, jak tutaj temperatura się ma na tym. Zobaczmy najpierw na piecu. Mamy 362 stopnie na piecu. Dobrze. No to co? To sprawdzamy. Najpierw przy samym tym. No, tutaj mamy 170, no załóżmy 180, 190 stopni, zależy jak blisko tam wejdziemy, bo jak wejdziemy trochę na krawędź, to mamy nawet 200, czyli to jest przy samym piecu. Teraz powoli będziemy sobie odsuwać. I tutaj widzimy, maleje, ale jednak tutaj praktycznie przy połowie
mamy już 60 stopni na tym. Także super. Tu oczywiście już będzie maleć, ale też, bo było tam przecież 3 stopnie przed tym, jak sprawdzaliśmy. Dobra, jesteśmy na końcu. Na końcu mamy 27 stopni. To jest ten środkowy rząd. Zobaczmy może jeszcze jeden u góry. Jak to się u góry przekłada. U góry mamy 197. I tu powoli spada. O. I na samym końcu mamy 35 stopni. Także rzeczywiście nagrzało się. Zobaczę jeszcze drugą stronę tutaj, ponieważ ta strona oddaje bezpośrednio tutaj ciepło, bo tu jeszcze się musiało w stajni też nagrzać. Także tutaj całe ciepło ucieka przez to, ale ta jest bardziej w kącie tutaj. Także zobaczymy jeszcze, jak tutaj sytuacja wygląda. No tu już jest więcej. Tu mamy, patrzcie, 250. 130. No ta strona rzeczywiście wydaje mi się lepiej ciepło trzyma. Bo stoi w tym rogu. Na końcu 36. Jeszcze górną. To dobrze wycelować. 240. No ta strona lepiej ciepło trzyma. No to już widzę na pewno, że lepiej trzyma. Na dole pewnie będzie zimne, ale o dół mi w ogóle nie chodziło. No to tylko po to, żeby to stało. No choć nawet 35 stopni na dole. Tu 40. 50 prawie. Dużo nie brakuje. Tu nawet 56. No całkiem powiem wam. 88. No i tu już będzie coraz cieplej, nie, na tej krawędzi. Ja wiem, że ta cegła też nie jest pełna, ale specjalnie nie wzięliśmy pełnej ze względu na tą cenę. Bo pełna cegła jeszcze inaczej by się nagrzewała. Bo pełna cegła lepiej przewodzi ciepło niż taka. Ale no, cena, no, trochę by mnie to kosztowało. Bo tutaj zużyłem 66 ich dokładnie. Jeszcze może zobaczymy z tyłu tutaj. Tylko tu będzie problem tam dojść, żebym się nie spalił. Bo z tyłu też jest jeden rząd postawiony. 125. Spróbuję jeszcze z drugiej strony jakoś podejść, ale to jest naprawdę gorąco. Pół, ale grzeje. No, z tyłu mamy jeden rząd. I patrzcie tutaj, jak on się nagrzał. Ła. To jest tylko jeden rząd, który tu stoi. O, 370 stopni ma tutaj ta cegła z tyłu. Na tym jednym rzędzie, która bezpośrednio stoi. A na samym końcu, czyli na głównej ściance, mamy 80 stopni. Czyli jeden rząd nagrzał się dużo mocniej niż dwa. Ale no, z jednym rzędem nie chciałem tego zrobić. Ale z jednym rzędem nie chciałem tego zrobić ze względu na estetykę. Żeby to też troszkę fajnie wyglądało. No i tutaj ten dół, nie? Ta budowa. To też był problem. Ale myślę, że jak to jeszcze by się popaliło, godzinę, dwie pewnie, to myślę, że tu by się też fajna temperatura rozwinęła. Jeszcze na tych zewnętrznych cegłach. Ale na razie to wystarczy. Dobra, tu już ogień przygasa. Teraz już tylko się żarzy. Także od tego momentu można powiedzieć, że zaraz piec wygaśnie. I teraz będę liczyć godziny. I będę sprawdzać jeszcze, jak to się będzie trzymać tutaj ciepło. Ogólnie całym pokoju. Ale też i na tych kamieniach. Ale też ten ogień nie jest po nic rozpalony, ponieważ suszę sobie tutaj nasz materac, ponieważ wyprałem pokrowiec z niego. Ten materac to chyba znacie, chociaż tego jeszcze nie widzieliście, bo to jest ten mały rozmiar. O, ten materac, na którym mamy w domu też, na którym śpimy.
ale też taki mały, który używamy w samochodzie po prostu. Jak gdzieś jedziemy i musimy nocować w samochodzie, a ostatnio mi się pobrudził, to przy okazji wyprałem go i sobie go tutaj rozwiesiłem, żeby mi wyschnął, bo był brudny, no po prostu. To jest fajne, powiem wam, bo nawet nie wiedziałem do końca, że ten zamek ma dookoła. Ja już myślałem, że będę musiał się bawić i męczyć, żeby ten pokrowiec wyciągnąć, a tu się okazuje, że on ma zamek dookoła. Nawet nie spojrzałem wcześniej. Także wystarczyło tylko dookoła rozpiąć. To jest bardzo proste w sumie, bo jakbym to miał pchać tam, to by było niefajnie. Także no, materacyk wyprany, przy okazji ciepło, to mi tutaj ładnie wyschnie. Także niech się suszy i zaraz będziemy się widzieć dalej. Może gdzieś za jakąś godzinę wrócę i zobaczę, co tu będzie za temperatura na tych kamieniach. Dobrze, jesteśmy godzinę dalej, odkąd już ogień zgasł. Także zobaczymy, co tu teraz się dzieje na tych kamieniach. W międzyczasie zrobiłem jedną taką płytkę już żelazną, żeby można było coś tu sobie położyć i tak dalej ewentualnie na to. Chciałbym jeszcze wyczyścić, bo jest brudna, świeża po cięciu, jeszcze śnieg na niej leżał. Także no, będzie troszkę do wyczyszczenia, ale to też jest stal nierdzewna, także też to fajnie powinno wyglądać. Ale zobaczymy, co nam tutaj teraz powie termometr. Godzina czasu, odkąd piec zgasł. Kamienie mają dalej 115, no około 120 stopni tutaj, blisko pieca. Idziemy dalej. Na razie jest dobrze. Dalej, jak widać, tutaj grzeje. O, blisko pieca. Tutaj u góry wyżej 114. Zobaczymy jeszcze drugą stronę. Weźmy tutaj. Tu mamy 128 nawet. I też to schodzi tutaj na dół. Ale jak widać, dalej grzeje. Góra jeszcze. 128. Tu widać, że tu schodzi. No ładnie. Zobaczymy jeszcze ten tylny rząd, bo teraz mi tu łatwiej podejść. Już dotąd. Jak to tutaj się ma? Ten ma dalej 155. Tutaj na tym, żeby bliżej podejść. 174 tutaj na samym końcu dalej tej cegły, a na boku 52 stopnie. No, zobaczymy, jak to się będzie utrzymywać. Sam piec, jak teraz wygląda? 134 stopnie jeszcze ma piec, a było... Ile tam było? 380 chyba, nie? Jak się palił. No, także jak widać, piec już zaczyna się wychładzać. Powoli. A tutaj jeszcze dalej trzyma. Zobaczymy, jak to pójdzie. Co pierwsze wystygnie. Czy kamienie, czy piec. Ale na razie powiem wam, godzina po wygaśnięciu, dalej fajnie, przyjemnie, cieplutko tutaj w środku. Także zobaczymy za następną godzinę. Ja idę drugą płytkę jeszcze dociąć w międzyczasie. Dobra. Minęły 2 godziny. Druga płytka też docięta. Także teraz już są obydwie płytki. Tak jak ma być, to patrzymy, co tu się dzieje teraz z temperaturą po 2 godzinach. Sześćdziesiąt stopni dalej. Także no, tutaj już się troszkę wychłodziło. Druga strona jeszcze. Ktoś koło 60 stopni dalej jest na tej cegle. Piec. Piec już też 60 stopni, czyli widać, że jednak piec chłodzi się szybciej niż tamto. Bo przedtem była różnica wyższa między cegłą a piecem.
Teraz już jest praktycznie tak samo. Czyli piec jednak szybciej się wychładza niż te cegły. To już wiemy na pewno. Jeszcze tył zobaczę, jak to z tyłu wygląda. ...80 stopni na tyle, na cegle dalej. Czyli ten tył, pojedyncza cegła trzyma dość dobrze. Tył 45. Także dalej wszystko się ładnie tutaj trzyma. Temperatura. Po 2 godzinach w pomieszczeniu dalej jest fajnie ciepło. Jeszcze ktoś pytał, mówił, że na tym piecu nie da się gotować. Da się gotować, bo to jest otwierane. O, i tu można normalnie sobie wszystko ugotować, jakbyśmy coś chcieli. Także no, po 2 godzinach nadal w środku fajnie ciepło, gdzie ostatnio było na zewnątrz cieplej i było już tu chłodno po 2 godzinach, także ja już widzę, że jest efekt dobry tego, czyli ma to sens, po prostu coś takiego. Poczekam jeszcze za godzinę następną i zobaczymy jeszcze raz za godzinę, jak to będzie wyglądać, ale już czuję różnicę, bo ostatnio jak go właśnie na taki sam czas zapaliłem, to po 2 godzinach już było dość chłodno tutaj w środku, a na dworze było cieplej, bo było wtedy koło 5-6 stopni. Teraz jest 1 stopień i jeszcze na dodatek pada śnieg. Także no. Tyle cegieł mi jeszcze zostało. Patrzcie. Wali śniegiem dalej. Także no. 1 stopień i pada śnieg. Dobra. Widzimy się znowu za godzinkę i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, 3 godziny minęły, odkąd jak piec wygasnął. Dalej jest tutaj przyjemnie. Nie ma zimno, wiadomo, jest troszeczkę chłodniej, bo to już wygasło, ale nie jest zimno. Dalej jest tutaj fajnie, że można by tutaj normalnie w swetrze wytrzymać bez problemu. Także robimy ostatni pomiar, bo na tym będę już kończyć. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. 45 stopni można powiedzieć tutaj. Tu się zmniejsza już. Na końcu 13. Jeszcze tutaj niżej zobaczymy. Przy samym tym. Tutaj też 40 stopni. I tu później się to już... O, wyłączyło mi się. I tutaj o. Mniejsza, jeszcze drugą stronę, zobaczymy, 42,5 nawet tu, tu 40, gdzieś koło tego, tu na końcu 15 gdzieś, niżej też 15, jeszcze piec, 37, no czyli już wiemy teraz na 100%, że piec szybciej się wychładza, niż to. Jak tu jest 37, a tu jest 40, czyli jednak te kamienie, a w tym wypadku cegły, trzymają ciepło dłużej niż sam piec. Zobaczę jeszcze te z tyłu, jak to tutaj. Tutaj mamy jeszcze 47 stopni, czyli jeszcze cieplej. I na końcu mamy 28 stopni. Czyli jednak ten tył też dość fajnie trzyma jako pojedyncza warstwa. No, także super. No, będzie ok. W międzyczasie jeszcze przykręciłem przyrządy do pieca, które mieliśmy w domu, bo tam w sumie mamy inne, a te tak sobie tylko wisiały. Trochę się przykurzyły, ale już są przygotowane. Teraz tu się przydają. Nie trzeba kupować nowych. Dobrze, moi drodzy, czyli tak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że gra warta świeczki, ponieważ można z takiej zwykłej kozy zrobić sobie coś w stylu pieca kaflowego z całkiem niskim nakładem finansowym, ponieważ tu jest 66 cegieł, tam złoty 58 chyba były. To wcale nie jest tak dużo, a jeżeli popatrzymy, ile teraz kosztuje zrobienie pieca kaflowego, to już tu jest naprawdę gigantyczna różnica w ceny. Także warto chyba sobie parę takich cegieł wokół tego poustawiać, tylko oczywiście trzeba pamiętać, bo moje stoją tutaj na tej blasze i też może nie każdy piec jest taki sam, ponieważ ten ma zimne nogi, że tak powiem, czyli te dolne cegły nie będą mi się za mocno nagrzewać,
ale jak macie na przykład kozę, która od góry do dołu będzie się mocno nagrzewać, to trzeba tam jeszcze pod spód pewnie by jakąś izolację położyć, żeby się czasem podłoga nie zapaliła, bo ja mam drewnianą podłogę tutaj. Nie wiem, jak u was będzie z tym, ale trzeba na to zwrócić uwagę, żeby się później coś czasem gdzieś nie zapaliło. Ale u mnie to egzamin tutaj zdaje jak najbardziej, ponieważ podniosłem dużo mocniej efektywność tego pieca. Pamiętajcie, że on się bardzo krótko palił. Bardzo krótko. No ile tam, gdzieś koło 35 minut, może nawet i trochę dłużej, zanim to jeszcze całkiem wygasło. Załóżmy nawet i godzina, a jest 3 godziny od czasu, kiedy on wygasnął i nadal tu jest fajnie ciepło, tak jak piec kaflowy. Wiadomo, tutaj nie nagrzały się jeszcze ściany nic przez ten krótki okres czasu. Jakby teraz były ściany nagrzane, jakbym palił go załóżmy cały dzień, to przypuszczam, że byłoby tak samo jak i w domu, że ciepło trzymałoby praktycznie cały dzień, bo w domu mamy taki piec kaflowy i jak tam zapalę, gdzieś po południu go odpalam koło 18, przytrzymam go gdzieś 22-23, gaszę i do następnego dnia do 6 wieczorem praktycznie mamy gdzieś w domu między 20 a 18 stopni, zależnie od temperatury oczywiście zewnętrznej. Jak jest mocno na minusie, to będzie szybciej wychłodzone, ale przy takich temperaturach około 0 stopni mamy teraz na przykład 20 stopni w domu, gdzie wczoraj zgasiłem go o 11 w nocy ten piec. I przypuszczam, że tu byłaby taka sama sytuacja. Oczywiście ten jest mniejszy, ale też jest tu mniejsze pomieszczenie. Także sporo zaoszczędzone na piecu kaflowym i to ma sens. Dobra, tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!